Siemano, tutaj Adamek Gaming i witam was po raz trzeci na kanale Adamowskiego. Dokładnie tak, drodzy widzowie, widzicie mnie po raz kolejny. Siema, siema. Drodzy widzowie, ostatni odcinek to było Nie wybierz złej dziury, rewanż i Adamowski wygrał ze mną 7-5. Chyba. Tak, chyba 7-5. I chciałbym mu też pogratulować i napisałem mu w domku skrzynki, napisałem mu w domku tabliczki i zostawiłem prezent, więc mam nadzieję, że się ucieszy, zaraz sobie tutaj to przeczytamy, ale też widzowie, dlaczego mam tutaj takie małe serduszka i taki po prostu mały ekwipunek. Widzowie, zmieniłem sobie w ustawieniach, mogę też wam taki jakby tutaj tutorial zrobić. Patrzcie, ustawienia graficzne i wielkość interfejsu auto zawsze miał każdy z nas, na przykład Adamowski też ma i jest jeden takie malutkie, a ja sobie ustawiłem na 2, żeby też takie, wiecie, w miarę małe mieć, nie? No, więc widzowie, tak, i też pewnie zapytacie się, skąd mam elytrę. Byłem w End City razem z Adamowskim poza nagrywkami. Też tego nie nagraliśmy niestety, ale byliśmy w End City poza nagrywkami i też udało mi się zdobyć troszeczkę fajerwerek i też niestety straciłem zbrojkę i musiałem zrobić nową tylko z ochroną 3, niestety, dlatego możecie zostawić na start łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem. I myślę, że już możemy pójść czytać te tabliczki. Dobra, widzowie, mam nadzieję, że już zostawiliście łapkę w górę, dlatego teraz możemy iść i też sobie ogólnie ogarnąłem lunetę, żebym mógł widzieć wszystko, co Adamowski robi. Fajny żarcik. Dobra. No to czytamy. Siema, Adamowski. Chciałbym pogratulować ci z okazji wygrania w rewanżu gry Nie wybierz złej dziury. I z tej oto okazji zostawiam ci w skrzynce prezent. Podpisano Adamek Gaming. No i takie 9 diamentów. Takie skromniutkie 9 diamentów. Więc myślę, że może być. No, więc możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli chcecie, widzowie, w tym momencie zobaczyć, co w tej skrzynce się znajduje, to koniecznie musicie zostawić łapkę w górę i subika z dzwoneczkiem, a jest to coś naprawdę grubego. I oczywiście pod koniec odcinka będzie moja reakcja na prezent. Ale jeszcze... A, w ogóle, widzowie, nie powiedziałem wam. To wszystko i są materiały na nasze skiny. Widzowie... My ogólnie tej temy ogarnialiśmy od samego sierpnia. Czy wy to rozumiecie? Te itemy były farmione dosłownie prawie codziennie. I tyle wyfarmiliśmy bloków od samego sierpnia. Czy wy to rozumiecie? O, itemy Adamowskiego. Kordy miejsce, ja też to mam, tylko że mam to jeszcze... Właśnie widzę Portal Room. Powiedziałem Adamowskiemu, żeby dał mi swoją książkę i jakby to powiedzieć, no po prostu edytowałem i dopisałem kordy Portal Roomu. Dokładnie. No więc, o. A tutaj są też itemy z, oczywiście, Nie wybierz złej dziury. Widzowie, chciałbym wam jeszcze ogólnie pokazać moją bazę, której Adamowski jeszcze nie wie, ale pewnie i tak dowie się poprzez ten odcinek, więc no, ale ogólnie jeszcze tutaj to przełożymy. Adamowski, jakbyś tutaj oglądał ten odcinek, to będę sobie jedno pochodnie, jakbyś oglądał ten odcinek, to przekładam ci tutaj tą twoją siekierkę, nie? Żebyś potem wiedział, gdzie ona jest. Nie wybierz złej dziury. Może jak jeszcze kiedyś będziemy się bawili, tutaj zostawimy to na wszelki. O kurde! A to moje itemy! Ej, to ich nie wziąłem w ogóle! Ja myślałem, że ten jeszcze Adamowskiego były. A tutaj Adamowskiego są.
Adamowski, jak oczywiście będziesz oglądał ten odcinek, to ty sobie weź te itemy stąd, nie? Bo ktoś je weźmie. Znaczy, no nie ja, ale ktoś je weźmie. Widzowie, mam nadzieję, że łapka zostawiona i możemy wchodzić do bazy. Więc tutaj jest takie przejście. Wybrałem sobie takie miejsce. Znaczy, no nie jest to jakoś daleko od Adamowic, ale przynajmniej wiem, gdzie się do tego kierować, bo mamy blisko farmę. Dobra. I teraz te dwa bloki piaskowca. Widzowie, czy wy jesteście na to gotowi? Jeżeli jesteście na to gotowi, to jeżeli jeszcze nie zostawiliście łapki w górę, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, ponieważ już blisko do 700 subskrypcji, czajcie to. I tym razem nie zrobię takiego błędu jak w poprzednim odcinku, jak powiedziałem, 700 tysięcy. Dokładnie tak, widzowie, zbliżamy się już do 700 subskrypcji. Jest gdzieś około, nie wiem, czy już jest, 640. Jak to nagrywam, to chyba jeszcze nie ma. I oto moja baza. Oto moja baza. To jest też troszeczkę wyjęte niebieskiego betonu z tego, co zbieraliśmy od sierpnia. No i też to jest troszeczkę wyjęte tego, nie? No. Może tutaj coś kiedyś zrobię w tej bazie. Na razie tutaj nic nie ma. Ale nieważne. O, statyw. To będę miał dwa. Do robienia potek. Dobra. Lawa. Czekajcie, lawa, woda. Dobra, widzowie, tutaj uporządkuję to wszystko w skrzynce i zaraz się z wami widzę. Dobra, widzowie, więc tutaj tak to uporządkowałem, tutaj włożyłem do enderchesta. W ogóle, widzowie, ja też mam płyty, które zdobyłem z Woodland Mansionu i dalej mam dwa totemy. Więc tak. Myślę, widzowie, że tutaj byśmy już mogli skończyć, ale sobie jeszcze za chwileczkę porozmawiamy. Patrzcie, tutaj mam dalej te kordy. Nie mam nawet tej kordy bazy. Tutaj jest moje jedzonko. Tutaj żelazo. Tutaj wszystkie itemy. I widzowie, możemy jeszcze pod koniec odcineczka zrobić sobie wyścig. Tylko tym razem na elytrze. Kto będzie szybszy? Wyklikający łapkę w górę pod tym filmem i subskrypcję z dzwoneczkiem. Czy ja z tego miejsca lecący elytrą i dolatujący do domku? Myślę, że trzy fajerwerki starczą. To rozpoczynamy wyścig za 5, 4, 3, 2, 1. No 3 sekundy to jednak troszeczkę za mało, nie? Ale fajnie wyszło. No. Więc jeszcze się tutaj prześpimy. I to było tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. A jak wam się podobał, to standardowo łapeczka w górę i subskrypcja kanału Adamowskiego, oczywiście dzwoneczkiem. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia i cześć! Dobra, widzowie, słyszałem, że coś za tymi drzwiami tutaj jest i robię reakcję teraz. Nie wiem, co tam jest. 3, 4. O, dobra, jakaś wiadomość. Siema Adamowski, chciałem pogratulować ci z okazji wygrania w rewanżu gry Nie wybierz złej dziury. I z tej oto okazji zostawiam ci skrzynce prezent podpisany Adamek Gaming. W tej skrzynce... O kurde, 9 diamentów. Ej, ale za co? Za co te 9 diamentów? Serio, dziękuję ci bardzo, ale nie trzeba było, stary. Kurde, strasznie dużo mi prezentów ostatnio dajesz. I myślę, że po prostu muszę się jakoś oddzięczyć, bo dajesz mi prezenty praktycznie za nic. Więc dzięki ci i trzymajcie się, widzowie. Cześć.